Dzień dobry. Dzisiaj naszym tematem są czasy przyszłe. Czasy przyszłe. Po co nam potrzebne czasy przyszłe? A tak, dlatego, żeby powiedzieć, że coś będzie, tak? Wszyscy wiemy, że jeśli cokolwiek chcemy powiedzieć i powiemy will, to wiadomo, że to coś będzie. I will go, I will drink, I will do. Ale w języku angielskim jest bardzo wiele innych sposobów powiedzieć o tym, że coś wydarzy się w przyszłości. Czyli im więcej znamy języka, tym lepiej, znaczy doskonalimy język i możemy zawrzeć różne niuanse, tak? Jest dużo sposobów powiedzieć tak troszeczkę inaczej niż po prostu pójdę, tak? Że mam zamiar pójść albo będę szła. No troszeczkę podobne jak po polsku. No więc w języku angielskim jest kilka sposobów, tak? There are a number of different ways to talk about the future in English, tak? Jakie to są sposoby? Zobaczmy przykłady, ok? So, the first example, how we can express the future is using will, ok? Najprostszy sposób, future simple. Kiedy używamy will, aby powiedzieć, że coś wydarzy się w przyszłości, tak? Kolejny sposób, jak po polsku już wspomniałam, no mam zamiar, a ona ma zamiar coś zrobić. Wyrażenie going to, tak? Nie, to nie jest zdanie I'm going to school, tak? To jest czas present continuous, tylko I'm going to do something, I'm going to wash, I'm going to eat, tak? Czyli going dopiero następuje po nim ten główny czasownik. Samo going jakby pomocnicze słowa, które pokazuje, że my mamy zamiar coś zrobić. Kolejny sposób to jest używanie czasu present continuous, aby powiedzieć, że coś wydarzy się w przyszłości. I'm getting married. Mam zamiar wyjść za mąż. I'm seeing my sister tonight. Mam zamiar spotkać się, czyli spotykam się, mam umówione spotkanie z siostrą. Tak? Jeśli coś będzie w przyszłości, możemy użyć czasu present continuous, tak? Wtedy musi być wiadomo, że to jest na bank ustalone już, godzina ustalona już, bilety na koncert na przykład kupione, czyli już jakieś takie ustalenie podjęte, tak? Czyli już wiemy, present continuous, my zazwyczaj mówiliśmy wtedy, kiedy czynność miała miejsce w tej chwili, tak, oprócz tego czasu możemy użyć, kiedy mówimy, że coś wydarzy się w przyszłości, ale rzecz ustalona, tak? Tak samo present simple możemy użyć jako czas przyszły. Present simple to jest ten czas, którego używamy, kiedy coś jest ogólnie zawsze rutynowe, tak? Oh, my train leaves at 7 o'clock tonight. My train leaves, tak? Mój pociąg wyjeżdża o 7 wieczorem dzisiaj, ale ja mówię w present simple, nie w the future, tak? Przez to, że ten pociąg zawsze o 7 codziennie wyjeżdża. No to czyli regułka czasu present simple używamy, tak? Jeśli coś jest według rozkładu, według planu jazdy. According to schedule or schedule, or according to the timetable. Czyli jeśli według rozkładu wydarzy się wydarzenie, to mamy prawo użyć czas present simple w roli przyszłego. Tak? Jeśli my mówimy, it will be a good weather, albo it's going to be a good weather, tak? To jest troszeczkę różnica, kiedy mówimy will, I think it will be a good weather. Look at these clouds, it will be a good weather, tak? Delikatnie jest różnica, kiedy możemy używać will, kiedy going to. No i zobaczymy teraz te przykłady. Mamy dwie osoby tutaj mówią. Okay, the first one. I'm meeting Tim at 6:30 p.m.
tonight to go to the Tin Tin Band concert. I can't wait. It starts at 8 p.m., but we want to get there early. Do you want to come? I'll buy you a ticket. I can't tonight. My cousin is going to come over to talk about homework. I'm so jealous. I'm going to watch more live music next year. I think I'll have more free time. Tak, widzimy wiele przypadków. Tutaj używanie czasu przyszłego. Przetłumaczymy. I'm meeting Tim at 6:30 p.m. tonight. Spotykam się z Timem o 6:30 wieczorem, aby pójść z nim na koncert zespołu Tintin. Tak? Nie mogę się doczekać. Zaczyna się o 8 wieczorem, tak? Ale chcemy pójść tam wcześniej. Czy chcesz z nami iść? Kupię tobie bilet. Nie mogę dziś wieczorem. Mój kuzyn zamierza do mnie przyjść i będziemy rozmawiać o zadaniu domowym. Zazdroszczę. Mam zamiar oglądać więcej muzyki na żywo w przyszłym roku. Myślę, że będę miała więcej czasu. Tak? Zobaczcie, wszędzie mamy czas przyszły, ale my tu widzimy i present simple, i present continuous, i konstrukcję going to. I will. Tak? I zobaczymy, tu wypisaliśmy. Will. Kiedy używamy will? Okay. When do we use will? For predictions based on personal opinions. Czyli wyrażenie will, konstrukcja will, taką typową present, future simple używamy dla przewidywań na bazie własnych przekonań. Mi się wydaje, I think, I hope. Tak? Tak nam, tak jak nam serce mówi. Tak jak nam dusza mówi, tak? For predictions based on personal opinion. Predictions to są przewidywania, ok? Na bazie, na podstawie osobistych opinii, tak? Przykład. I think I'll have more free time. Myślę, że będę miała więcej czasu wolnego. I jeszcze kiedy używamy konstrukcji will? For immediate decisions and offers. I jeśli w momencie mówienia podejmujemy decyzję albo pada jakaś, proponujemy komuś, tak? O, tobie jest zimno, przyniosę ci coś ciepłego, tak? O, tobie jest zimno, a ja zamknę okna. O, you're cold, I'll bring you something hot to drink. O, I'll close the window, I'll buy you a ticket. Okay? W naszym przykładzie był przykład I'll buy you a ticket. To jest przykład, kiedy w momencie mówienia pada jakaś decyzja i my o niej mówimy. Teraz konstrukcja going to. Po pierwsze używamy konstrukcji going to for predictions based on outside information. W odróżnieniu od will, kiedy przewidywania były na podstawie własnych przekonań, to tutaj na podstawie informacji, którą otrzymaliśmy, albo obserwujemy, tak? Obserwujemy. Tak, nie mi się wydaje, że będzie ładna pogoda, tylko na podstawie tych chmur, które uciekają nam, przewiduję, że już tych chmur niedługo nie będzie i będzie ładna pogoda na podstawie tego, co widzę, ok? No więc, for predictions based on outside information. Na podstawie informacji, którą otrzymujemy z zewnątrz. My cousin is going to come over. Mój kuzyn ma zamiar przyjść do mnie. Dobrze. Kiedy jeszcze używamy going to? For intentions or things we're planning, but haven't organized yet. Jak sama nazwa mówi, mam zamiar. My mamy zamiar, ale jeszcze nie podjęliśmy kroków przygotowawczych, jeszcze nie ustaliliśmy daty, jeszcze na przykład nie kupiliśmy biletów. Mam zamiar tam iść, tak? Nie, że tam na pewno pójdę, tylko na razie mam zamiar. A jeszcze później zobaczymy, tak? For intentions or things we're planning, but not organized yet, but haven't organized yet, tak? Zobaczymy, który mamy przykład
z naszych tych dwóch wypowiedzi. I'm going to watch more live music next year. Mam zamiar oglądać więcej koncertów na żywo w przyszłym roku. Jedziemy dalej. Present continuous. I'm meeting Tim at 6:30 p.m. tonight. Tak? Nie mogę z wami iść, bo dzisiaj spotykam się z przyjacielem. Tak? Timem. I'm meeting. I już jest ustalone. On już przyjdzie. My już wszystko zamówiliśmy. Nic się nie zmieni. Także I'm meeting. I'm meeting him. Tak? No i wiadomo, jeśli coś wydarzy się według planu rozkładu, w tym przypadku mamy film, on według planu zaczyna się o 8. It starts at 8 a.m. Tak? Widzimy tu bardzo dużo przykładów różnych sposobów wyrażenia czasu przyszłego. No i wiadomo, jeśli w mowie potocznej się pomylimy, zazwyczaj nie mamy czasu zastanawiać się, którego czasu teraz, której konstrukcji teraz użyć i walimy, co nam przyjdzie pierwsze, lepsze do głowy. Oczywiście, że nas zrozumieją, no ale im częściej używamy, im więcej ćwiczymy, wtedy nasza wypowiedź jest bardziej bogata, prawidłowa. Tak? I wtedy widzą, że my dobrze mówimy po angielsku. Tak? Dobrze. Jedziemy dalej. Jeszcze zobaczymy, jak nam tutaj wyglądają te regułki. Czyli używamy konstrukcji will, going to, używamy czasu present continuous i present simple. Wszystko, aby powiedzieć o czasu przyszłym. Tak? Co nam wydarzy się w czasie przyszłym. I'm meeting Tim at 6:30 p.m. tonight to go to the Tintin Band concert. I can't wait. It starts at 8 p.m. But we want to get there early. Do you want to come? I'll buy you a ticket. I can't tonight. I think my cousin is going to come over to talk about my homework, his homework. I'm so jealous. I've decided I'm going to watch more live music next year. I think I'll have more free time. Tak? Czyli raz. Używamy four predictions based on personal opinions. Przewidywanie na podstawie własnych przekonań. Dwa. Will używamy, kiedy mówimy, że coś zrobimy i ta decyzja padła w momencie mówienia. For immediate decisions and offers. Tak? Oferujemy coś. Dalej. Going to. Dwie regułki, kiedy używamy going to. Mam zamiar. Tak? For predictions based on outside information. Na podstawie przewidywania. Znaczy nasze przewidywanie na podstawie tego, co obserwujemy, tak? Taka na podstawie zewnętrznej informacji. And for intentions or things we're planning, but haven't organized yet. Na podstawie tego, co my mamy zamiar zrobić, ale jeszcze te rzeczy nie są zorganizowane. Jeśli już zorganizowane na bank się wydarzą, to wtedy musimy użyć czasu, o tutaj, present continuous. Tak, I'm meeting Tim at 6:30 p.m. Aż dokładna, co do minuty, godzina jest ustalona, tak? Tonight. I jeśli coś jest według rozkładu, według planu, present simple. It starts at 8 p.m. My math lesson starts at in 30 minutes. Tak? The bus leaves at 9:30, etc. I tak naprawdę, zobaczcie, mamy, zauważyliście przewidywanie. I tu przewidywanie, gdzie will, na podstawie personal opinion, własnych przekonań. A tu for predictions based on outside information, na podstawie zewnętrznych informacji. Tak? Jaka różnica? Mam wewnętrzne przekonanie, zewnętrzne. Czasami ciężko domyśleć się, które to są, moje własne czy czyjeś, tak? Czyli there is a small difference between predictions with will and going to. Quite often we can interchange them. Tak? Czyli czasami albo możemy powiedzieć will, albo możemy powiedzieć going to. I'm going to come, I will come. I różnica nie będzie wielka. Czyli możemy użyć te wyrażenie zamiennie. Tak? I tak będzie dobrze. Dalej, immediate decisions.
I once made at the in the moment. For example, I'll email you later. This isn't planned. Tak? Will używamy. Na samym początku mówiłam wam, że jeśli nie wiecie, jeśli w ogóle nie chcecie, myślicie, to jest trudny temat, tak zawsze walcie will i na pewno zrozumieją, że to czas przyszły. Tak? Ale przede wszystkim will używamy, kiedy ta decyzja o czymś, o przyszłości pada w momencie mówienia, tak? I'll email you later. Później do ciebie napiszę maila. Ta rzecz nie jest zaplanowana. Po prostu teraz. I'll do it, tak? I'll be back. Coś zrobimy. Jeszcze parę słów o present continuous, tak? Arrangements usually have times and dates, tak? To, co ja powiedziałam, że nie tylko mamy zamiar, a jeszcze ustalone. Jeśli coś ustalone, to wtedy mamy bardziej pewność, że coś się wydarzy. Na przykład I'm going to come. I'm coming. Tak? To I'm coming brzmi bardziej na 100%. A I'm going to come jeszcze taka nutka, że jeszcze się zastanowię, może nie znajdę jeszcze co założyć i wtedy może nie przyjdę. Tak? I'm coming. To znaczy w moim interesie, że na bank przyjdę. Ok? So, in connected speech, we often pronounce going to as gonna. Listen to how your teacher says it and repeat. Tak? Czyli w mowie potocznej I'm going to. Często w filmach, jak też słyszymy, nie słyszymy I'm going to bardzo wyraźnie, tylko I'm gonna come, I'm gonna do. Are you gonna come? Are you gonna do anything about it? Are you gonna? Tak? To idziemy, w jaki sposób tworzymy zdanie, używając will i going to. Tak, widzimy tu tabelkę, możecie zatrzymać, możecie przypisać i zapamiętać. Tak? I will. Tak? I możemy wziąć wyrażenie czasownik come. Spróbujcie uzupełnić tabelkę. I will come. You will not come. You won't come. Tak? I formę pełną i formę skróconą używamy. Will you come? Will she come? Tak? Nie ma żadnych esików. Wszędzie jest jedna ta sama opcja. Tak? Yes, I will. Yes, she will. No, I won't. No, she won't. No, I will not. Tak? Dobrze. I teraz zobaczymy konstrukcję going to. Twierdzące i przeczące. I'm going to come. Tak? Mamy to. Pamiętam, że używamy to. I'm going to come. I'm going to go. No, I'm gonna go. Dobrze. Co tu jeszcze? Tak? Wstawiamy w konstrukcję going to w pytaniach. Tak? Na początku używamy słowa am. Tak. Am I going to come? Is she going to come? Are we going to come? Czyli używamy odpowiednią formę czasownika być. Tak? I am, she is, we are. I mamy tu krótką odpowiedź. Tak? Proszę pamiętać, że próbujemy jak najczęściej używać krótkiej odpowiedzi i to jest odpowiedź nie po prostu yes. Albo po prostu no, tak? A w zależności od zdania. Will you come? Yes, I will. Will she do something? Or will she do anything? Może lepiej tak, tak? Yes, she will. W przyczyniu. No, I'm not. No, she isn't. She's not. No, we aren't. No, we're not. W ten sposób wygląda tabelka, która pokazuje nam, jak tworzymy zdanie twierdzące, pytające, przeczące i krótkie odpowiedzi. Dobrze. Proszę pamiętać, że I will, tak, używamy bez okolicznika. Nie dodajemy żadnego to. I will come. A kiedy mówimy I'm going,
To, to wtedy to jest obowiązkowa. Going to eat, going to come, going to be i tak dalej. No to teraz czas na ćwiczenie. Proszę przeczytać sobie i spróbować wstawić odpowiednią formę czasownika. Najpierw czasownik trzeba wybrać, później w odpowiedniej formie wstawić. Tak? Finish, call, start, not like, be, rain, meet, not come. Weźmiemy pierwsze zdanie. I tennis lessons next year. I think. Good at it. Dobrze. I'm going to start tennis lessons next year. I think I'll be good at it. Tak? Mam zamiar zacząć uprawiać tenis w przyszłym roku. Myślę, że tak. Własne przekonanie. Własne przekonanie. Myślę, że będę w tym dobry. Tak? Mam zamiar. Jeszcze nie wszystko jest ustalone. Dopiero zamierzam. Drugi przykład. Where is Stella going? Gdzie ona idzie? Her friend at the shop in 10 minutes, so needs to leave. Ona do przyjaciół w sklepie za 10 minut, więc musi już wyjść. Co byś tu wstawili? She's meeting her friend at the shop in 10 minutes, so she needs to leave. Gdzie ona idzie? Gdzie Stella idzie? Ona spotyka się z przyjaciółką, z przyjacielem w sklepie za 10 minut. Jest ustalona godzina, jest ustalony czas. Za 10 minut ma tam być, tak? Nie ma zamiar, tylko już. Więc musi wychodzić. Can we talk later? The concert? Czy możemy porozmawiać później? Koncert o 9:30 p.m. Ok, at 9:30 p.m. So, you after. Tak, co byśmy tu wstawili? Jaki czas? Widzimy tu plan według rozkładu. O 9:30 zaczyna się koncert, więc zobaczymy się prawdopodobnie. Zadzwonię do ciebie później. Can we talk later? The concert finishes, tak? Nie zaczyna się, tylko kończy się. Finishes at 9:30 p.m. So, I'll call you, I will call you later. I will call you after. Tak? Koncert kończy się. No, tak samo mógłby być zaczynać się. Najważniejsze, że jest godzina i jeśli jest coś według planu, według rozkładu, używamy present simple. Tak? I natychmiastowa decyzja. I will call you. I will see you. I tak dalej. Dalej, w czwartym przykładzie. Theme park tomorrow, because coś tam z parkiem tematycznym. Park tematyczny, idziemy do parku jutro, ponieważ I'm scared of rides. Tak, boję się tych wszystkich tych atrakcji, gdzie szybko się jeździ w tych parkach rozrywki. No i wstawiamy czasowniki w odpowiedniej formie. I'm not coming to the theme park tomorrow because I will not like it. I'm scared of rides. Tak? Nie jadę do parku jutro, ponieważ nie spodoba mi się to, bo boję się tych szybkich przejazdek. I won't like it. I will not like it. Tak? Wiem, że na pewno mi się to nie spodoba, bo mam takie przekonanie, bo znam siebie. Tak? Dlatego nie jadę. I ostatni przykład. My teacher thinks it this evening, so the trip might be cancelled. My teacher thinks it's going to rain this evening, so the trip might be cancelled. Tak? Kiedy używamy will, kiedy going to? Will, jeśli moje własne przekonanie,
albo na podstawie tego, co obserwujemy. Tu widzimy nauczycielka ma jakieś takie przewidywanie, że będzie padać i prawdopodobnie mówi to na podstawie tego, co obserwuje, tak? Jest dużo chmur, dlatego wieczorem prawdopodobnie będzie padać i wycieczka możliwe, że będzie odwołana. Okay? My teacher thinks it's going to rain this evening, so the trip might be cancelled. Tyle na dzisiaj. Porozmawialiśmy na temat, jak utworzyć czas przyszły w języku angielskim. Albo używamy will, albo konstrukcji going to, albo używamy present continuous, albo używamy present simple. No i zostaje nam ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Dziękuję bardzo. Powodzenia.